Siemanko, ja jestem Milan i witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym filmiku informacyjnym na moim kanale odnośnie nowego sprzętu. Są to słuchawki. Najzwyczajniejsze, najtańsze słuchawki, jakie w zasadzie znalazłem na internecie. Będą one służyły głównie dla mojej dziewczyny, bo jak dobrze wiecie, zbliża się seria z Overcooka. Postanowiłem, że jej kupię takie właśnie słuchawki, żeby po prostu, no, że to tak powiem, wygodniej jej się ze mną nagrywało. Dlatego no taki sprzęcik zakupiłem. Zobaczymy, jak to będzie służyło. Te słuchawki kosztowały 25 zł w RTV Euro AGD. Chyba tak, z tego co pamiętam. My je kupili oczywiście online, bo niestety w sklepie jako tako są chyba niedostępne, dlatego tylko z internetu można było je zamówić. Tak jak wcześniej wspomniałem, najtańsze po prostu do nagrywania, a prawda też jest taka, że po co mam kupować jakieś super ekstra słuchawki, tak jak ja na przykład mam z PlayStation 4, co tam kosztowały chyba mi około 200 zł, z tego co pamiętam, coś w tym stylu. A ona właśnie mało zawsze ze mną nagrywa, w zasadzie tylko nagrywa z Overcooka ze mną serię i to wszystko, dlatego po co tutaj mam ładować kasę, no nie? Okej, moi drodzy, myślę, że możemy sobie to otworzyć. Zobaczymy, jak to w ogóle wygląda. Ściągamy sobie standardowo plombę. Ja to tak zawsze przynajmniej na to mówię, to idzie na bok. No i zobaczmy sobie, co to w ogóle jest? Czy to w ogóle warte było kupna? Myślę, że tak. Uwaga, uwaga. Tak to wygląda. Nic nadzwyczajnego. Standardowo pewnie instrukcja obsługi. Ok, tutaj nic nie ma. O, jakiś paproch wyleciał. Nieważne, to idzie na bok. No i zobaczmy sobie te słuchawki po prostu, zobaczmy sobie. Co ciekawe, nie ma instrukcji, a to dziwne, bo zazwyczaj jest instrukcja, nie wiem w sumie po co. Tylko muszę jeszcze tutaj powoli sobie to wyciągnąć, żeby tego pudełka, kartona nie uszkodzić. Nie wiem, czy to takie w sumie nie będzie proste, bo zastanawiam się, jak to mam zrobić, żeby tego nie uszkodzić. Chyba jestem skazany, żeby to... A, okej. Okay. Myślałem, że już będę musiał to rozwalić. To sobie po prostu... A dobra, nieważne, po filmie to zrobię. No i proszę Państwa, to są słuchawki. Najzwyczajniejsze, najtańsze, za 25 zł. No, no cóż, no... Tutaj, no jak widzicie nawet, od razu po otwarciu jakieś chyba niedociągnięcia, jakieś porysowane... Taki szajst typowy. Grunt, żeby w miarę było tutaj właśnie słychać moją dziewczynę. Ale no co, słuchawki jak słuchawki. Tutaj jakieś... Nie wiem, co to w ogóle jest. No ale to, co nas najbardziej obchodzi, mikrofon, no nie? Przynajmniej teraz sobie będzie mogła normalnie założyć na uszy i tutaj nagrywać. Dziwne też to jest, że nie ma w ogóle instrukcji obsługi. Ale właśnie tutaj głównie chodzi mi o ten mikrofon, żeby po prostu miała blisko ust, no nie? Zobaczymy, jak w praktyce będzie się to sprawowało. Ja tutaj na pewno nie oczekuję czegoś zajebistego, jak za takie pieniądze. No ale no, jakość wykonania, no kiepska wam powiem. No spójrzcie sobie sami. Tutaj jakieś zarysowania w tym oto miejscu. Jakieś chińskie typowe słuchawki, no spójrzcie. To przecież to wygląda, jakby ktoś używał przede mną, a jak zresztą zauważyliście przed chwilą, ja te pudełko otworzyłem, ja to nowe niby kupiłem, no ale kiepsko, kiepsko wam powiem, ale nawet nie będę tego reklamował, bo to zupełnie nie ma sensu. Ja bym sobie kupił oczywiście słuchawki za jakieś 300 zł, no to sorry, ale no bez przesady, żeby po otwarciu już były tutaj jakieś rysy. Ta strona troszkę lepiej wygląda, jak widzicie. No ale co, mają tutaj właśnie funkcję chyba, nie, chyba tego nie mają, a nie mają. Możecie sobie tutaj wydłużać, jeżeli kogoś by obciskały. No taki bajer, no typowy, nie? Jak to praktycznie w każdych słuchawkach. Tutaj mamy funkcję podgłaśniania, przyciszania. No i co? No i wejście, nie? Jack.
trzy zwoje. Myślę, że będzie git. Tutaj jakiś upieprzony, jak widzicie, jakiś brud jest. What the fuck? Skąd to w ogóle przyjechało? Takie dziwne trochę wam powiem. No ale dobra, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Grunt, żeby to w ogóle działało i żeby było moją dziewczynę słychać. No, Made in China, no. Nic nowego. No, przecież wiadome to było w sumie. To tyle z takiego materiału krótkiego. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Może macie takie słuchawki, powiecie mi coś w komentarzach więcej na ten temat. No moim zdaniem to jest tandeta, no ale co tu się dziwić za 25 zł. Grunt, żeby tutaj właśnie jakoś w miarę było słychać moją dziewczynę, jak będziemy nagrywać dla was serię niebawem, która się rozpocznie z Overcooka, z dodatku. Moi drodzy, jeżeli wam się film spodobał, zostawcie lajka, komentarz oraz zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Wszystkiego dobrego, cześć!